Nie, no ładnie. Mhm. No, jakoś inaczej. Tamten też włącz jeszcze ten ekran. Tam. O, właśnie. Dzień dobry. Postanowiliśmy się przenieść do telewizji z naszego radiowego studia, ponieważ dotarły do nas pogłoski, że telewizja Dolnośląska się rozwija i w związku z tym chcemy robić karierę, wejść wreszcie naprawdę pełną gębą na ekran. W związku z tym na razie przejęliśmy studia informacyjne. Co będzie dalej, to się okaże. Tak, ja na razie dużo nie będę mówił, bo mam mówić tylko potem pogodę na końcu. Proszę Państwa, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w ten sobotni poranek, jak zawsze. Tak. No i cóż, no może nie będziemy tracić czasu na głupie gadki, tylko zaczniemy po prostu, myślę o sobie oczywiście, zaczniemy po prostu nasz program. Lekkoatletyczne orliki z bieżnią, skocznią do skoków, dal i boiskiem do piłki mają kosztować 600 tysięcy złotych. Połowę dofinansuje Zarząd Województwa. Pomysł podoba się minister sportu i turystyki. Zbudowaliśmy już infrastrukturę sportową. Ta zmiana jest naprawdę dramatyczna, olbrzymia. Teraz musimy skupić się na tym, żeby stworzyć takie programy, właśnie stworzyć ten software, o którym przed chwilą pan marszałek mówił, żeby naprawdę nie pozostawić nawet jednego dzieciaka bez możliwości uczestniczenia w sporcie powszechnym. Jeśli popatrzymy na to, jak zmieniają się wyniki sportowe naszych dzieciaków, jeśli popatrzymy na ich możliwości, na to, w jaki sposób dają sobie radę w różnych konkurencjach, to naprawdę jest dużo, dużo gorzej i z roku na rok ta sytuacja się jeszcze pogarsza. Minister sportu powiedziała, że właściwie rozumiem, że od czasu, kiedy przejęła władzę, wyniki pikują. Pikują w dół. Jak popatrzymy, jak przyjrzymy się temu, to jest jakby coraz gorzej. Z dnia na dzień. Jest, tak, nawet gorzej. Co godzinę. Co nawet godzinę gorzej. Nie, to jest tak, co 15 minut. Nawet jest widać, coraz startuje taki młody człowiek do biegu, niczym Usain Bolt, i jakoś kuśtyka potem dalej. Albo ręka nogi nie ma. No, tak, coś mu odpada. Głowa mu tam. Znaczy, my jesteśmy dobrzy w tych sportach, ale ja myślę, że nie jedno dziecko teraz wyje z płacu w domu, bo okazuje się, że każde polskie dziecko musi być lekkoatletą. Tak. Musi, no czy tak, chcesz, czy nie chcesz, jak się ktoś interesuje fizyką, matematyką, musi biegać sztafetę. Jasne. Po prostu nie ma dwóch zdań. Po prostu. Nie, i w dodatku biegać dramatycznie. A to jest w ogóle świetny pomysł, że nie zaczynamy od programu, który wychowuje sportowo i tak dalej, tylko od razu stawiamy obiekty olimpijskie. Od razu. Powinniśmy jeszcze puchary kupić, medale i dopiero potem to młodzież znacznie, w ogóle zachęcać do tego. Ale to jest znacznie tańsze. No kupisz taki medal, to 300 grawerka, złotych. Grawerka 350. A szkolenie sportowe są setki tysięcy. Nie, ja wszystkim dał medal. Najważniejsza jest infrastruktura. Medal. Tak. Medale. I wszystkie dzieci do stafety. Do stafety. Żeby zapalić do działania, najlepiej dać medal za mistrzostwo świata. Dokładnie. Tak sobie teraz zajmiemy się listem intencji. W kraju Basków, San Sebastian, zawsze 20 stycznia odbywa się taka fiesta 24-godzinna, gdzie wszyscy, naprawdę mieszkańcy, skupieni w różne grupy, przebrani w różne stroje, chodzą po mieście i barabanią, tak, bębnią, to jest tamborada. Ja brałem udział na zaproszenie burmistrza w takiej uroczystości. Tamborada San Sebastian chce, żeby się rozprzestrzeniła w 2016 roku w Europie. Ja bym więcej powiedział. Ja mam barabanią? Wrażenie, tak, ja mam wrażenie, że prezydent w dalszym ciągu, nie tylko, że brał udział, ale w dalszym ciągu głównie barabanią. Jest taka koncepcja. I ja nawet rozumiem pana prezydenta. Tak, tak. Każdy chciałby, wiesz, jakby w blaszanym bębenek sobie pobarabanić? Czy ja znam tą prognozę pogody czytać teraz, czy nie? Czy później? Czy... Jeszcze chwilę, jeszcze momencik. Będzie taki znak, sygnał, czapką. Rozumiem. Jak zdejmę czapkę, to wtedy możesz czytać. Rozumiem. Nie, to jest doskonałe. Ja myślę, że powinniśmy w ogóle iść w rozrywkę. W rozrywkę, w śmiech, takie barabanienie W ogóle barabanienie. Jakieś napoje wyskokowe. Jak wiesz, to, jak obserwuję tam działania magistratu ostatnio, to ja widzę, że oni poszli w rozrywkę. W barabanienie. Są takie jedno, San Sebastian i my to jest jedno. Jak jest tam miasto spotkań, to teraz jest miasto barabanienia. O, mam takie nowe hasło na nowe lata. U nas sobie pobarabanisz. Jak? Od świtu do nocy. Proszę Państwa, to teraz może wrócimy na stadion do tych sportowych różnych rzeczy. Europejska stolica barabanienia. O, proszę bardzo. I kultury można na końcu. Eurobarabanienia. Pracujemy, rozmawiamy cały czas. Mamy przecież jeszcze czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wrzesień też, kiedy spokojnie duże rzeczy mogą się dziać. Takie rozmowy cały czas prowadzimy. Jeśli to wszystko będzie finansowo się zgadzało, to na pewno podpiszemy stosowne umowy. Największe gwiazdy planują swoje koncerty w Gdańsku i w Warszawie. Z oficjalnych imprez na ten rok na stadionie we Wrocławiu zaplanowano wybory Miss, Dzień Przedszkolaka i Bal Żołnierza. Ta-da!
Coś niesamowitego. Ja już się Ej! O! Co to się pojawiło? Stary, 50 lat! No nic nie mówiłeś, ładnie, ładnie. Jak taki torcik, to wszystkiego najlepszego, ale nic nie powiedziałeś. Rzeczywiście tych siwych włosów coraz więcej na tym łbie. No, ale rzeczywiście 50. No, 50. Loża Szyderców Telewizji Dolnośląskiej. 50 odcinek, dzisiaj może zapalimy sobie. Zapalmy sobie. W kurce papierosy. Jesteśmy miastem barabaniania, możemy sobie zapalić. Od 50. możemy, proszę Państwa, palić tutaj, to tak zawsze jest, o proszę bardzo. Słabo ale Tomek, nic palenie, nie mówiłeś, no jak znowu idzie palenie, bo elektroniczne teraz tylko, wiesz, dlatego. O, proszę bardzo, jest nam bardzo miło, że pomyślano o nas tutaj, że tak ładnie, popatrz, O, tak, dobra, to dla kolegi. A, dobra, dziękujemy, ale już mamy, już mamy. Kolega, to, dziękuję bardzo. Tutaj, ale naprawdę, wiesz, nie wyglądasz bardzo, bardzo dziękujemy, na 40, tak, jest. Jakbym ci dał, jest 55, a 50 w życiu bym nie pomyślał, że to tak jest. Nie, nie, jest sobie, jest. Proszę, nie, no bo... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Oczywiście nas to mobilizuje do dalszej pracy bardzo takiej sympatycznej. Bardzo dziękuję bardzo. Właśnie, o tak. Ja palcyma dziękuję bardzo, ja nie jem tym. Tak dobrze, palcyma, bo sądziłem, że po prostu zrobisz ten kurę. Po prostu wciągnę po prostu tak. Nie, proszę Państwa, no, świetnie z tym stadionem, świetnie. Ale słuchaj, pamiętasz pierwszy odcinek? Ale że? No tu, bo to jak tak trochę powspominajmy, że pierwszy odcinek, ja pamiętam, że byłem taki sztywny chyba. Taki byłem, no, znaczy nie sztywny, tylko ale po prostu byłem na balandze dzień wcześniej. Masa w serce, respirator. Że po prostu tak, się podlał, wiesz, nie wiedziałem co mówić. Nie? Ale to, patrz, jak z bata strzelił, nie? A potem 100, wiesz, jak oni tu umieszczą na takim małym polu. Ja już więcej, wiesz, nie spojrzałem, bo podejrzałem w oczy widza, dlatego że zaraz będę głównie tu patrzył. No trudno, ale to patrz, jak będzie 100, potem 150, co? Piłeczka ping-pongowa, bo to już jest ten taki, wiesz, że kładziemy nacisk na sport. No zjedz to, wiesz, no. Czy, ale może to... No zjedz. Dobrze, proszę Państwa, to Tomek będzie to jadł, potem Państwo zobaczą, jaki efekt tego wszystkiego. Temat po prostu wszech na czasie już od tygodni. Śmieci. Bardzo się boję, że we Wrocławiu będziemy mieli drugi Neapol. Czyli po prostu śmieci wyrzucane gdziekolwiek, wystawiane przed budynki, przed domki jednorodzinne, przed firmy, bo rzeczywiście nie będzie to wina mieszkańców. Jesteśmy zaniepokojeni również sprawami dotyczącymi informacji, przepływu informacji, uświadamiania mieszkańców. Co dalej? Mieszkańcy kompletnie nie wiedzą, są zdezorientowani. To prawda. Ja ostatnio wyszedłem ze śmieciami. Jest, po prostu jakby mnie ktoś strzelił w głowę. Nie wiedziałem, gdzie iść, co robić w ogóle. Wyszedłem tam, wiem... Proszę? Co zrobiłeś? Wysypałem to kosie po prostu, bo nie wiedziałem, czy mam to, czy utylizować teraz mam, czy... Będzie więcej ludzi, się powodzi, że nie, no to raczej tak, wiesz, no dla ciebie wszystko. Dziękuję bardzo, tak. Nie wiedziałem w ogóle, co zrobić. I tak jak pani tutaj mówiła, mieszkańcy są kompletnie zdezorientowani. Co robić ze śmieciami? Ale to do... Nie, jeść, ja bym, wiesz co, no, już jesteśmy jak mały San Sebastian, bo miasto barabanienia. Chciałem łyżeczkę mógł dostać. Tego nie, czekaj, łyżeczka. Łyżeczka raz. Widelec może, bo ja raczej drugie jem zawsze to. Zaczyna być zupy ten, zawsze zaczyna nie było. Być grubo. Nigdy nie było zupy w domu. Jest, dobra, jest łyżeczka. Ja zawsze widelec. O, że ja sobie skosztuję może, tak? Jednocześnie pozdrawiam panią doktor diabetolog. Razem to zobaczysz. Stąd ten cukier 800. O! Pozdrów Nereczki. Pozwoliłam sobie wejść na stronę firmy Ecosystem, która została powołana niemalże rok temu. Na tej stronie praktycznie nie można znaleźć nic. W zakładce aktualności mamy 4 informacje o zimie. Bo oni wiedzą więcej. Firma Ecosystem ma na razie na stronie 4... Czy naprawdę... No to chodzi o to, żeby nam usta zatkać, wiesz? Żebyśmy nie mówili po prostu nieprędko. Zupełnie. Nieprędko. Nie po naszym tupie 50, patrz jaki to... Tak. Ale jak to miło, patrz, że tak fajnie. Z Państwem jesteśmy te 50 odcinków i to jest ten jak tydzień praktycznie. To tak. Ja pozdrawiam moją dietetyczkę, nie? Cukier 900. Kto da więcej? Do zobaczenia na Ojomie za tydzień będzie, a nie na... W telewizji, tak, proszę pana. Tak, to wszystko jedno. Po tym jak zjem, to rzeczywiście to już to jest... To właśnie tak. To jest wtedy śmierć kliniczna wtedy. To jest jakby... Ja sobie wiesz co jednak. Tak, proszę pana. Ale bardzo dobre, wiesz, bo takie... Skoszuj, takie strasznie gorzkie. Ale przecież on, przecież mnie... Ten. Przecież mi kazali po wale biegać we Wrocławiu. Ja od rana do nocy... Urną będzie ktoś biegał po wale. Następny posiłek był zaplanowany na końcówkę maja. Nie, ja miałem jeszcze tylko listek, sałat i marchewkę zjeść, ale potem to już... Potem to jest odżywianie pozaelitowe. To jest właściwie jak sałata.
Coś ta pani mówiła. Bardzo dobry. Ten tak, bo to są różne. Tak to jest taki dobry, bo to jest z buraczkami ten jest. Tak, na ciepło. Tak. O, wygląda. No, państwo by chcieli coś... Mówiliśmy o śmieciach. Tak, mówiliśmy. No i co? No i powiedzieli. Bardzo się cieszymy, że znalazł się na Dworcu Głównym i że przez chwilę podróżni mogą na niego popatrzeć, a też wejść z nim w interakcję. Nazywa się w skrócie Flash i jest robotem społecznym, czyli takim, który z założenia powinien funkcjonować między ludźmi. To pierwsza jego próba odnalezienia się wśród przypadkowych osób i badania ich reakcji. Oczy. Przede wszystkim jego oczy wzbudzają takie zaufanie. No, zwraca się ku człowiekowi. Myślę, że nawet próbuje się uśmiechać. Wyciąga dłoń, jakby chciał właśnie podać tę dłoń komuś, tak? Także myślę, że no, już jest bardzo komunikatywny. Zobacz, jak kobiety niewiele od nas oczekują. Wystarczy, że masz okrągłą głowę i dwie gałki. Mhm. I już... No powiem ci z doświadczenia, że więcej trzeba mieć. No nie wiem. Tak. Tak, na początku nie, tyle wystarczy. Ja kompletnie nie wiem, ale tu... Na początku. Mówi, nie, ja rozumiem. Nawet, że już pani już jest kupiona, a nawet nie udało mu się podać ręki temu robotu tu. Robotu tu, ale naprawdę więcej. Natomiast to jest bardzo fajna inicjatywa. Dlatego, że wiesz, jakby, więcej? Proszę? Z opowieści, od brata. Ale brat w wojsku jest. Brata Alberta. Tak, oczywiście z opowieści bracie Albercie. Ale proszę Państwa, to jest właśnie a propos brata Alberta, o! Taki robot. Ja raz byłem na dworcu, to tam ci bezdomni tak leżą, prawda? A tak będzie mógł przytulić. Prawda? Przytulić do takiego robota, prawda? Objąć, prawda? Właśnie nie wiadomo, to jest jakiej płci ten robot. No ale już absolutnie żadnych rzeczy tam na dworcu z robotem. Ale to dla bezdomnych myślę, że to jest bardzo fajny taki robot. Przytul robota na dworcu. Robota zrobi się sama. Taki ten. No to co, teraz mamy może kawałeczek jeszcze? Czy ale nie, człowiek... kawałeczek zawsze. Ale zawsze. Czujesz, że się ciśnienie podnosi, tak? Tak, tak. 180. Teraz zajmiemy się panem wiceprezydentem. Ciśnienie idzie tam, gdzie już jest cukier. Poszukiwanie pana wiceprezydenta Wrocławia. Nowy wiceprezydent ma odpowiadać za sport i kulturę. W szczególności ma przygotować Wrocław do Europejskiej Stolicy Kultury oraz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Nieoficjalnie mówi się, że może to być polityk Platformy Obywatelskiej, choć sama Platforma kategorycznie zaprzecza. My jesteśmy w opozycji przeciwko prezydentowi Dutkiewiczowi. Nie przewidujemy w najbliższym czasie żadnego porozumienia. No nie. Nie. Nie ma. Podobały mi się te takie fantasmagoryczne koncepcje, że na przykład Bogdan Zdrojewski zostanie wiceprezydentem. Był prezydentem, zrezygnował, że pójść dalej, teraz wróci, żeby... Albo Paweł Czuma, wiceprezydentem. O, to bardzo dobrze. Bo oni blisko współpracują, są naprawdę rzeczymi sobie pan fajnego. Gancarz bardzo chce. O, bardzo. Pan Gancarz, tak. Jeszcze ten taki pan, co był kiedyś tam... Pan Janicki też bardzo chce, ale on jest teraz prezydentem tego, Rabarbaru. A wiesz, co ja chcę? Zawsze chciałem spróbować... Jak coś takiego smakuje? Zawsze chciałem poznać kogoś, kto chce to spróbować. To jest bardziej wiesz, może to jakoś będzie... Nie sądziłem, że to się wydarzy. No co, śpisz tam, dawaj następny mato, ja to widzę, że się duszy się. Czemknij! Oczekiwania studentów wobec potencjalnych pracodawców są sprecyzowane i konkretne. Szukając pracodawcy, przede wszystkim zwracam uwagę na rzetelność, sprawiedliwość wśród pracowników, a także możliwość zdobycia doświadczenia, jakie nam daje przyszły pracodawca. Na pewno będę zwracał uwagę na jakąś renomę. Będę wybierał, powiedzmy, przedsiębiorstwo, jeżeli to będzie sektor prywatny, które ma jakąś tam już wyrobioną markę. Są na przykład to jakieś korporacje większe. Ja akurat studiuję prawo, więc będę się kierował, no powiedzmy, takim kryterium wyboru. Jeżeli chodzi o jakieś opinie co do właśnie funkcjonowania takiego zakładu pracy, co do atmosfery w tej pracy, no i oczywiście przede wszystkim zarobków. No to telewizja Dolnośląska. Tak. To jest idealne. Tak. Bardzo dynamicznie się rozwijamy. Dziękuję cały czas przyjmujemy do pracy. Zawsze kobiety w rączkę całe. Słodkie rączki. Lubię kobiety. Co? I co mówisz? Nie, no mówię, że w porządku. No. Mówiłem, że się rozwijamy. No tak, oczywiście, tak. Się rozwijamy, szukamy nowych, młodych, gniewnych, chcących zrobić karierę.
dynamiczną karierę. Tak, błyskotliwą, dynamiczną karierę. Szybką karierę. Szybką. Szybka, dynamiczna ścieżka. Państwo widzą, 50. odcinek, a jakbyśmy wczoraj tu przyszli, prawda? Jaka od razu gratyfikacja z zakładu pracy, Państwo słyszą. Jak przyjdzie, widzą, miałem siwego włosa. Widzą. Tak. Tak się dzieje. I 50 lat stuknęło. O. No dobrze, proszę Państwa, to był materiał Młodzi na rynku pracy. Teraz rynek pracy dla młodych. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w weekendy planuje organizować zajęcia plenerowe dla rodzin i seniorów. Wchodzimy z imprezami właśnie sportowo-rekreacyjnymi, czyli tutaj już te, które są przećwiczone przez nas, tak, i znane wrocławianom w ramach kampanii Wrocławianie na Polanie. Dodatkowo do tego są jeszcze elementy kulturalne. Świetny pomysł. Wrocławia. Wynieś dziadka na Wyspę Słodową. Tak, tak. I ma spokój. Tak. Tam są takie zachody słońca, a wschód jaki jest. Jak położysz dziadka tam o 14, zobaczy i zachód, i wschód. Tak. Pięknie. A to nie dość, bo na przykład jak śnieżek pruszy, prawda? Tak. To tak leżysz pod gołym takim niebem i tam ci właśnie jakby się sypie, się pruszy. A czemu leżysz? No, na wózku inwalidzkim, to są tutaj dziadkowie, prawda? Chyba, że na noszach, rozumiem, nie, na nosach, ale tam jest nawet... A szkoda, tam był ten tam szpital na Poniatowskiego. Można prezydenta spotkać na przykład. Wice. Nie głównego obecnego pana Rafała Dudkiewicza. Chcem? On siedzi w otoczeniu młodych. Ma taki komputer. Jak Platon, siedzi w otoczeniu uczniami. Tak. I mówi właśnie, jak się nie podoba, to dołoży. Ci starzy tacy bez tego tak patrzą. Nie, to jest bardzo fajne. Takie miejsce rzeczywiście, bo nieraz ci ludzie starsi, no wiadomo, czy wchodzi do kolejki, bo tam rencista, czy coś. Niech sobie będzie na tej Wyspie Słodowej cały dzień spokojnie. Tak, takie miejsce spotkań, w mieście spotkań. Taka wyspa taka właśnie. Tak. Wyspa spotkań z opatrznością. Proszę Państwa, tymczasem... Świat ratowników. No, był kongres. Dosyć dużo wyjazdów jest, no, takich nieuzasadnionych po prostu, nie dla nas. Dla MPL-u, dla lekarza rodzinnego ludzie wzywają do pierdół w zasadzie, do gorączki, tam potrafią nawet wezwać do bólu zęba. Sprawy drobnych schorzeń, które mogą czy poczekać, czy udać się do pomocy nocnej, czy do przychodni, a nie zajmować tutaj czasu lekarzom, później się ludzie denerwują, że kilka godzin czekają, no ale to nie jest przychodnia, to jest z samej nazwy wynika, że to jest szpitalny oddział ratunkowy. No, rzeczywiście, to są pierdowie rzeczywiście jakieś tam. Zawsze trzeba naprawdę, jak już tętno jest, jest tam tak 15, takie nitkowate, to wtedy dzwonić. Można dojechać do 10, jak już tętno 10 jest. Ale niech zrozumiem, bo pan powiedział, że... Pierdo pierdół wyjeżdżają, wiesz, blok komorowo. Nie, bo pan powiedział, że nie ma co się dziwić, że się czeka, przecież to jest szpitalny oddział ratunkowy. Tak, a nie przychodnia. To ma jakiś głębszy... Przychodzi chory człowiek, nie ma co się dziwić, że się czeka, ponieważ w tym miejscu się po prostu ratuje. No widzisz, bo ja mówiłem, że ci starsi ludzie, to był starszy człowiek, powinien na tej Wyspie Słodowej. Na Wyspie, tak, nie. Nie rozumiesz, o co to ogóle, na pewno, to ma głębszą logikę, prawda? Tak. Proszę Państwa, ta Wyspa Słodowa rozwinie... Ty się zgłębiałeś. Tak, ja bardzo dziękuję. Tak. Rozwiąże nam problem właśnie opieki penitencjarnej, hospicyjnej i tak dalej. To duży jest? Bo widzę, że duży, słabo, bardzo, a to jest tylko pierwszy, bo to jest 50 tortów na 50 odcinek. Ja pracowałem kiedyś w pogotowiu, rzeczywiście ludzie do pierdu wzywają naprawdę kompletnie, krwotok, czy coś, czy to można samemu zastępować, złamanie otwarte, no to jest pogotowie, to każdy głupi wie, leszczyna, nogi, opad. Naprawdę, ja się dziwiłem, że no, zawał serca, no ale mózg umiera po 3 minutach, przecież ja nie dojadę, mówię mu, nie dojadę w 3 minuty, jak pan będziesz żył, to zadzwoń za kwadrans. Ja do pana, przecież panu mózgu umrze, a ja będę jechał, wahać, stracę i tak dalej. Nie? A ludzie są, wiesz, no, okrutni, wiesz. A długo ta kariera trwała? Znaczy, było bardzo mało już potem zgłoszeń na tym dzielnicy. Nie wiem, czy wymarli ci ludzie, czy... Jakoś to naturalna selekcja, tak. Tak, no, no tak, ale wiesz, ale można było pospać w nocy, a nie, wiesz, jeździć do tych pierdół. Święta prawda. A propos tego, co my tutaj mamy. Po kilku godzinach zmagań było widać pierwsze efekty. We wtorek najlepsi cukiernicy w kraju rywalizowali we Wrocławiu. Dziennie figurki na pewno z pół godziny tak nie całe, żeby dobrze, ładnie ulepić, bo zanim się zabarwi, zanim co i jak, no to minie trochę czasu. Będzie podstawa, na której będą myślę 3 krzyże.
i na jeden krzyż będą się wspinały róże. Techniki jakie są? No, trzeba wykonać czekoladę plastyczną, rozwałkować, potem ręcznie lepić. Zanim tylko mam... Z pełnymi ustami. Bo cukiernik to wiesz, po prostu cały czas jakby sprawdza. No oczywiście, nawet teraz na przykład mamy tutaj takie pyszności, proszę bardzo. Tak. A nie spróbowałeś jak smakuje zero? W poniedziałek zawsze jest najwięcej mięsa na oddziale, wiesz? Zero? Bo w sobotę wypisują. Zależy, nie słyszysz? To? Zero? Jak zero? Nie chcesz sprawdzić jak smakuje zero? Myślisz, że ja nie spróbuję? Dala. A. A nie wiem, co wiem, że... W weekendy i święta w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu będzie można poznać kulisy pracy opiekunów zwierząt i dowiedzieć się ciekawostek o ich podopiecznych. Opowiadamy o swojej pracy stojąc przy określonym gatunku zwierząt. Tu akurat w pawilonie mało opowiadamy najczęściej o wyjcach. Staramy się ludziom przybliżyć, jak wygląda nasza praca, jak wygląda zajmowanie się tymi zwierzętami tak na co dzień. Myślę, że jest to dość ciekawe, bo zwiedzający z reguły nie widzą tej pracy, działamy na zapleczu. W ciągu dnia odbędzie się 6 spotkań. Początek pierwszego zawsze o godzinie 10.30. Program Opiekun Opowiada będzie się odbywał bez względu na pogodę. Prowadziliśmy na razie 6 takich stacji, punktów, w których można spotkać się z naszymi pracownikami. Jest to terrarium, dzieciniec zwierzęcy, wybieg nosorożców, Madagaskar, a także małpiarnie. Ta. U mnie na ulicy w bramie mieszka pracownik, że on mówi mi na niego Madagaskar. Tak jest, trzeźwy też można z nim porozmawiać. Ale to, bo jakby rozumiem, że pracownicy czuli się niedopieszczeni, ponieważ no tak, bo wiesz, ty stoisz tam, kroisz tą złotkiewkę, no marchewkę, tu małpa. A taki, szkoła teatralna, wiesz, Zelwerowicza jeszcze. Mistrza no Zelwerowicza. Tak, widzę, że to jest metoda Zelwerowicza. Łomiski, profesora Kępińskiego raczej. Uczył się od siebie. I on wiesz, tam albo gory, rzuca coś, żelki, prawda? A ten stoi taki, to wiesz, marchewkę, albo tyle opowieści tak, o Madagaskarze. To nie, jak się słucham, wiesz co, tak dochodzę do wniosku, że właściwie to jest nawet niezłe osiągnięcie. 50 lóż z tobą. No tak, w sumie tak, ale ja cię odwracam. Uważam, że czegoś dokonałem. Która jest teraz, na przykład, który to jest, jaki to jest los, a który to jest... A mogę jeszcze tak to zrobić, że no, tak, o... No. No, 50 jak z bata, proszę Państwa. Proszę wam życzyć kolejnych. Tak. 60 tegorocznych maturzystów dziś uczestniczyło w konkursie Bliżej Europy, organizowanym przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. To dla nich sprawdzian przed maturą z wiedzy o społeczeństwie, ale na najlepszych czekają nagrody. Starają się o indeks Instytutu Studiów Międzynarodowych. Celem konkursu jest realizowanie jednej z misji Instytutu, czyli propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. W tym wieku to właśnie chciałem cię zapytać, bo ty jesteś ekspertem w tych sprawach. Tak, Unii Europejskiej. Jak wyglądają szeroko rozumiane stosunki międzynarodowe? No właśnie, mi się to w głowie nie mieści. Ja w tym wieku, młody człowiek, to zupełnie o innych stosunkach myślałem. Bardziej takich, wiesz, sąsiedzkich, że sąsiadka i tak dalej, a nie międzynarodowych. Wiesz, są międzynarodowych wtedy, to później. Jak granice upadły. O, tak, to wtedy tak się jeździło. No Niemiec czy coś. Dziwny tych młodych ludzi uczą. Rumunii. Też młody człowiek, Romowie. Uczesałby się młody człowiek, prawda? A nie taki, wiesz, rozwichrzony. No bo to jest taki pęd do wiedzy, tak się robi. Aha, czyli on nie ma czasu się uczesać. Aha, uczesać się nie ma czasu, rozumiem. Nie ma. Nie ma. No to ja też widzę właśnie, zajdę młodsze pokolenie. To ja też mam taki właśnie pęd. Proszę Państwa, wracamy do tematu sportu. Syrena Sport ma mieć 2-litrowy silnik. Koszt zbudowania prototypu to 200 tysięcy złotych. W planie jest budowa jednego egzemplarza, natomiast ten egzemplarz ma być dla nas formą nauki. I już przy tym egzemplarzu będziemy to wszystko tak projektować, żeby po prostu można było wprowadzić to ewentualnie do produkcji. Jeżeli znajdzie się inwestor, będziemy mieli produkt, który natychmiast będziemy mogli produkować, myślę, że w liczbie około 100 sztuk rocznie.
Sytuacja jakby zatoczyła koło, bo jak w latach 60-tych, 70-tych produkowano pierwszą syrenę Sport, to też powiedziano, wyprodukujemy najpierw jeden egzemplarz, potem jak wierchuszka pozwoli i siły, i środki, i śrubek nie zabraknie, to, 50, to będziemy produkować 50-100 tysięcy rocznie. Tyle ile plenum ma członków. Tak, właśnie, żeby dla wszystkich z plenum starczyło, ale okazało się, że śrubek nie stykło i tylko jeden egzemplarz powstał i się rozwalił. Ale wracamy do tych starych, sprawdzonych modeli. Warszawa, ale wyobrażasz sobie taką, wiesz, syrena TDI z tyłu, 1.9 TDI. Na pompie od... czy to było? Motopompa to było. One tam miały motopompę. Pompie z terenów wodonośnych. Coś wiesz, takiego. Na niskich łąkach. I to wtedy był pierwszy samochód na wodę. Gość specjalny, wydanie specjalne, to i gość specjalny. O. Osoby co bardziej wrażliwe i dzieci, proszę teraz o odejście od telewizorów. Proszę, można zmienić kanał na chwileczkę. Zawsze zazdrościłem tego piłkarzom, że mogą coś takiego zamanifestować. Bez słów, krótko, konkretnie, obrazem chciałbym zagrać. Mam nadzieję, że tutaj trójeczka mnie łapie doskonale. Drodzy Państwo, w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wiosny w sercu, wiosny za oknem i cóż, do zobaczenia w nowej, oby cyfrowej jakości. Prawie się popłakał. No, tak, ale najgorzej wypadł chyba Radosław Chyży, tam, który słowa nie powiedział i został zaproszony po to, żeby zobaczyć tą koszulkę. On się zastanawiał właśnie, co będzie dalej. Tak, no, on siedział tak, dziękuję i poszedł, nie? Proszę Państwa, żeby nie być gorszym, proszę Państwa, myśli Pan, że Pani redaktor Pietraszyk jest lepszy, to ja Państwu pokażę. On Państwu pokaże. Nie, nie. Bardzo. On Państwu nawet nie pokazywał, tak. Chciałbym też podziękować telewizji Dolnośląskiej. Bo to jest służbowy strój. Za te 50 odcinków wspaniałego programu, ciekawych, naprawdę, włos się jeżdżał. No nie, włos się jeżdżał. Jeżdżał na klacie nieraz od zapowiedzi, płyn i tak dalej. Dziękuję Państwu bardzo, dziękujemy z kolegą bardzo. Życzmy sobie kolejnych 50 odcinków. Do zobaczenia w lepszej cyfrowej jakości. Loża Szyderców Telewizji.